No proszę bardzo, zaczynamy, no. Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy jeść francuskie żarcie. Żarcie. Będziemy zajadać francuskie racje żywieniowe z komisariatu jakiegoś. No i co? I zobaczymy, czy będą lepsze, czy gorsze niż polskie, czy tam amerykańskie, gdzie to się oplasuje. No jak nie widzieliście polskich albo amerykańskich, to gdzieś tutaj macie linka. Też sobie obejrzyjcie, bo bardzo fajne. No i będziemy porównywać, jak tam francuska do tego. Otwieramy, nie? Rozpakowane i jest biednie. Ale za to ładnie. Całkiem ładnie, bo faktycznie to wygląda jak z jakiegoś sklepu po prostu rzeczy. No ale jest biednie, strasznie tutaj mało tego jest. Ale najważniejszy jest smak, więc zaczynamy próbować. Zaczynaliśmy zawsze od sucharków. Piszą, że solone powinny być. Tak. Prezentują się w ten sposób. Wyglądają jak takie po prostu zwykłe herbatniki, jak każdy z nas zna. Ojej, jakie one są pyszne. Są troszeczkę słodkawe i ta sól jeszcze to wszystko podbija i naprawdę są przepyszne. One są takie bardzo delikatnie słone, jak takie idealne ciasto na naleśniki, że czujecie słodycz ciasta naleśnikowego, ale w tle taką lekką sól, która to wszystko podbija. Same w sobie są pyszne, a zobaczmy jak smakują ze smarowidłami, które również do nich są. Ja mam tutaj rillettes pour porc. A ja mam pâté de foie de volare. Pasztet z wątróbek drobiowych superior. A u mnie jest tradycyjne rillettes wieprzowe. Czymkolwiek jest rillettes, ale tradycyjne. Nie dali sztućców, niestety. Trzeba palcami. Nie no, czekaj, moment! Ale da się to nabrać o tak, no. Ale ja ci chciałam, żebyśmy byli eleganccy dzisiaj. No i dlatego przyniosłaś widelce? Tak. Żeby nasmarować sucharka? Tak. Ja będę sobie zagryzać sucharkiem, a to będę sobie jeść. Tak. Ja generalnie nie jestem fanką podrobów, ale ten pasztecik jest całkiem dobry. A jak u ciebie? Ja też nie jestem fanem jakichś takich konserw, natomiast ta jest bardzo fajna, ponieważ zobaczcie jaką to ma teksturę. To jest trochę takie podobne może do łososia czy czegoś takiego. No to nie jest taki typowy pasztet, który jest taki tłusty, taki niefajny. Ta konsystencja jest naprawdę bardzo fajna, a to uważam jest bardzo ważne w takich rzeczach jak jakieś pasztety, żeby to nie było takie glutowate. Natomiast te herbatniki razem zupełnie do siebie nie pasują. Te herbatniki są za słodkie, żeby łączyć je z pasztetem. No, one są typowo takie śniadaniowe. Nie są takie wytrawne. Spróbuj. Smakuje mięskiem. Bardzo fajnym mięskiem, dobrze przyprawionym, dobrze dosolonym. To jest bardzo takie na poziomie. Tak, czuć, że to nie jest tanie. Zobacz mojego pasztecika. Weź pod uwagę to, że też pasztety z podrobów są specyficzne. Kompletnie mi to nie smakuje, bo ja nienawidzę podrobów. Natomiast ja czuję, że to nie jest złej jakości. Ja czuję, że to ma smak, to ma dobrą jakość, to nie jest tanie i niedobre. Czuję, że jest to produkt generalnie dobry. Podsumowując, uważam, że konserwy są dużo lepsze niż polskie były. Niestety, polskie były właśnie one takie... One miały na wierzchu taką warstwę tłuszczu. Tak, i przez to mogą dłużej się nadawać do spożycia. Natomiast no, oceniamy smak, konsystencję, to wszystko jest tutaj lepsze. Po prostu, jeśli chodzi o konserwy, no to francuska jest zdecydowanie lepsza niż polska. No. To jest po prostu dobre. Dokładnie. Dobra, to może teraz kawka. Okej. Okay. Jeśli chodzi o napoje, niestety mamy tylko kawę i to wszystko. Nie mamy ani cukru, ani śmietanki. Zróbmy sobie tą kawę, zobaczmy jak smakuje. Co? Czekaj, nie mów. Ja też chcę wiedzieć. Kurczę, ale intensywna. Jest bardzo intensywna, nie smakuje źle, natomiast my nie pijemy czarnej kawy, więc w ogóle ciężko się to na pewno będzie nam oceniać. Taka prawdziwa, gorzka, czarna kawa.
No bo jest czarna, nie ma cukru, nie ma śmietanki. To jest przez to gorzka, ale nie jest taka bardzo intensywna. Jakby tu dodać śmietanki i cukru, to pewnie byłaby całkiem smaczna. Tak, no nie rozumiem trochę, czemu właśnie tych dodatków nie ma. Jest herbatnik. To może teraz batoniki? Dobrze, teraz batoniki. I tutaj nowość, mamy dwa. Jeden to jest czekolada. Ja mam 70% czekolady. Ja mam 65%. O. To lepiej. To nie! No dobra, to może spróbujmy tej czekolady. No dobra. Dobrej jakości czekolada. No nie mam się do czego przyczepić tutaj. Smakuje dobrze. No ale to gorzka czekolada. To w tym wypadku, jako że nie jest to aż tak bardzo słodkie, musicie zdać się na mnie. No, nie ma tutaj dużo do powiedzenia. Czekolada jest po prostu smaczna, ma fajną konsystencję i można ją zajadać. To przejdźmy do czegoś, co na pewno będzie słodkie, czyli batonik owocowy. Jaki masz smak? Widzę ananasa, więc pewnie ananas. Ja mam gruszkę, chcesz się wymienić? Tak. Ojej, to jest taki jakby nugat. Ja też jestem zaskoczony, bo u mnie to wygląda jak jakiś żelek wielki. To może po kolei, najpierw spróbujemy tego. O, jakie to jest pyszne. Ty traciłeś na rodzynkę. Współczuję, bo wiem, że cierpisz, ale dla mnie to jest pychotka. To totalnie właśnie smakuje, no jak nugat po prostu. Z suszonymi owocami. Jest bardzo słodkie. A suszone owoce jeszcze są dodatkowo bardziej słodkie. Ja uważam, że to jest niedobre. Jedyny smak, jaki czuć, to samą właśnie tą słodycz, sam cukier. Niewiele to się różni od jedzenia jakiejś miękkiej kostki cukru. To nawet tego smaku, tego owocu już nie ma, tylko czuć sam cukier, w którym cukier. Te kiedyś owoce zostały zatopione. No nie. Tak samo jak nie lubię jeść kostek cukru, tak samo to jest po prostu niesmaczne. Może to będzie lepsze, no. Wygląda jak taka galaretka w zasadzie. Totalnie. To jest gruszkowa galaretka w cukrze. To jest przepyszne. O Boże, to jest sztos. Smaku to ma dużo, ale jest tak piekielnie słodkie, że ja bym nie wziął drugiego gryza. Nie, to jest absolutnie za słodkie. To trochę smakuje jak taki mega, mega gęsty dżemik. Tak, jak taki bardzo gęsty dżem. Dobrze to ujęłaś. Natomiast tu jest jak sam cukier. Tu nawet nie ma żadnego smaku. Więc z tych dwóch ten jest zdecydowanie lepszy. Poczuć jakiś smak tego owoca. Natomiast tu nie czuć nic oprócz cukru. Jako następne przetestujemy sobie deser. Ja mam tutaj chyba ciastko czekoladowe. A ja mam ryż na mleku. O. U nas są w sprzedaży takie... Jak to się nazywa? Belriso. Belriso, no, riso. To no. Będzie chyba takie coś, podejrzewam. Może spróbujmy najpierw ciastka. Bardzo takie stałe to jest. Nie tego się spodziewałem. To jest dziwna konsystencja. Takie kleiste. Szczerze powiedziawszy, ja się spodziewałem, że to będzie właśnie jakieś ciastko czekoladowe, bo tak jest tutaj na tym obrazku. Natomiast to w zasadzie jest to trochę taki krem, tylko jeszcze taki bardziej gęsty. Tutaj czuć taką czekoladę, moim zdaniem nie najlepszą. To już jest bardziej taka mleczna, słodka czekolada. Ja mam wrażenie, że tu jest więcej cukru niż czekolady czy kakao. Tak, chyba tak. Jest to tak sztucznie schłodzone. Jest to po prostu taka masa, taki krem. Tym się i można bardzo szybko przesłodzić, tak czuję. Całego, nawet ja bym miała problem, żeby to całe zjeść. Ja żałowałem, że wziąłem taką łyżkę po prostu. Ja nie sądziłem, że to będzie tak słodkie i będzie tego aż tyle. Naprawdę przesłodzone. Zawiodłem się, bo naprawdę po tym, co tu widziałem, liczyłem, że to będzie super. Może ten ryż na mleku wyjdzie lepiej. Tak. Niestety to jest okropne. Też jest bardzo słodki, ale jednocześnie jest taki śmietankowo-waniliowy. Jak dla mnie to nie jest to smaczne. Jeżeli porównujemy to do takich Belriso, Riso, co jest, są w sklepie, to tamte są dużo lepsze, ponieważ nie są aż tak słodkie. Ja mam wrażenie, że to jest jakby słodzone mlekiem skondensowanym. To jest tak słodkie. Gdybyście wzięli ten ryż, połączyli go z mlekiem kondensowanym po prostu. Tak to smakuje. I taka delikatność tego ryżu, którą mają te desery, zupełnie się przez to straciła.
ciężko by było to dojeść. Ja mam wrażenie, że jakby ten cukier, który tutaj jest za bardzo podbity i w tym, i w tym, i w tych ciastkach, ma po prostu w łatwy sposób podbić wartość kaloryczną tej racji. Dlatego jest tutaj jego zdecydowanie za duża ilość. Średnie. Ja wam zaświadczam, że jeśli pani Krysia nie jest w stanie dojeść tych deserów, bo one są za słodkie, to znaczy, że nikt nie da rady ich dojeść. Na koniec zostały nam jeszcze obiadki. Niestety znów musimy udać się na zewnątrz, ponieważ podgrzewaczy nie można używać w pomieszczeniach. Tym razem jednak nie mamy podgrzewaczy chemicznych, jak w poprzednich racjach, tylko taki zwykły podgrzewacz ogniowy. Także sprawdźmy sobie, jak on działa. Ojej, ale to śmierdzi. Tu mamy takie tabletki i one śmierdzą rybą po prostu, jak z portu. Mamy to tu ustawić. Mogę to podgrzać. Ja nie wiem, czy to już, czy nie. Słychać, że to skwierczy, więc się chyba zapaliło. I kładziemy. I jedna i druga nam się tutaj teraz podgrzewa. Ognia trochę jest. 5 minutes. Okej, dobra, mamy to już podgrzane, ugaszone i zdecydowanie te chemiczne, które mieliśmy w poprzednich racjach, były wygodniejsze i lepsze. Nie były takie niebezpieczne jak te ogniowe. Nie trzeba było uważać na wiatr, że zawieje i ci podpali rękaw. Ale dobra, jest podgrzane chyba i mamy nasze ragu. Mamy tutaj ryż i kiełbaski. Wygląda nieźle. Jak smakuje kiełbaska? To jest turbo smaczne i idealnie przyprawione. Taki smak jakby gulaszowy. Kiełbaska jest w ogóle bardzo dobra. Mm-hmm. Bardzo dobre to mięso. Taki trochę jak gulasz węgierski, taki trochę smak. Jest okej, no jest to dobre. Mm-hmm. Jest to mocno paprykowe, wyraziste w smaku. Ta kiełbaska jest bardzo fajna, mięsna. Bardzo smaczna jest ta racja. Dobre, dobre. Zobaczmy, jak sobie poradzi lasagne. Ojoj. A, no tak, bo to jest lasagne. No tak, dlatego, że to lasagne, no to wygląda w ten sposób. To chyba mamy makaron. O. To jest taka lasagne bolońska chyba. Mocno pomidorowa. Czuć też to mięso wołowe. Ta lasagne jest bardzo dobra, jest bardzo aromatyczna. Jest taka pieprzowa. Czuć fajnie to mięso. Nie ma za dużo takich pomidorów, które to zabijają. Świetnie jest zbalansowane. Ta lasagne tutaj w tej puszce jest lepsza niż część lasagne, które jadłem w restauracjach, w których właśnie gdzieś tam ten sos, jakiś ser czy coś takiego zabijały smak. Natomiast ten smak tutaj dla mnie, tego mięsa, tych pomidorów i tego ciasta jest zbalansowany. O dziwo, naprawdę jest to pyszne. Sam farsz jest super, ale ten makaron do lasagne jest słaby. To jest słabej jakości, okay. Do puszki, co ty, nie. Jak ocenić tą rację żywnościową? Generalnie w niektórych punktach ona była biedna, brakowało pewnych rzeczy. Przecukrzona. Absolutnie przecukrzona. Wydaje mi się, że wciąż racja USA jest na pierwszym miejscu w naszych testach. Teraz pytanie, co też na drugie miejsce? Czy francuską, czy polską? Ja właśnie chyba bym nie powiedziała, że amerykańska jest na pierwszym miejscu. Mi się wydaje, że ta francuska, mimo tego, że była biedniejsza, była trochę przecukrzona, to i tak jakościowo wypada najlepiej. Uważasz, że francuska jest lepsza od USA? Tak. No to tutaj się różnimy. Ja uważam, że USA była zdecydowanie lepsza. Polska i francuska racja ex aequo. Dla mnie francuska, potem amerykańska i na końcu polska. I to już są wszystkie racje, które przesłał nam Adam. Jeszcze raz mu dziękujemy. Dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy dalej kontynuowali tą serię i szukali kolejnych racji żywnościowych z kolejnych krajów. Tymczasem dzięki wam wielkie za dzisiejsze oglądanie. Hej, pa, pa. Do zobaczenia. Wiesz, to ja mam dla ciebie pomysł. Tak? Ja mam dla ciebie pomysł. A! Smacznego. Dziękuję.